No cześć! Pewnie się zastanawiacie, co ona dzisiaj wymyśliła. Możemy sobie zrobić taką serię nagrań, które będą po prostu taką pogadanką niekoniecznie związaną z nauką języków, ale jednak mającą z nimi coś wspólnego. I dzisiaj na pierwszy ogień chciałam wziąć temat Polski i tego, jak Polacy mówią o Polsce, kiedy są za granicą, jak moim zdaniem powinni mówić, a jak nie powinni. Niedawno na blogu studenckim Blue Kangaroo u Ani Kani pojawił się też podobny artykuł, także odsyłam Was do tego artykułu i już od pewnego czasu też wznosiłam się z zamiarem właśnie poruszenia tego tematu, więc też muszę coś w końcu na ten temat powiedzieć. Do tego artykułu Ani Was serdecznie zapraszam, bo jest bardzo fajny, także naprawdę warto tam zajrzeć. No a teraz o co mi tak naprawdę chodzi? Ja rozmawiam z różnymi ludźmi, z różnymi obcokrajowcami, którzy przyjeżdżają do Polski, a którzy nie przyjeżdżają do Polski. I oni mi mówią różne rzeczy. I na przykład niedawno miałam taką sytuację. Leciałam w samolocie z pewnym piłkarzem. I to jest piłkarz, nazwijmy to, z Europy Zachodniej, który gra w Polsce. I oczywiście nie chcę mówić ani kto to jest, ani w jakiej drużynie, ani z jakiego kraju, bo nie chciałabym też, żeby ktoś połączył jakieś fakty. Ale czekaliśmy razem na samolot i lecieliśmy sobie razem i dużo rozmawialiśmy. I on powiedział, że kiedy on wybierał się do Polski właśnie na kontrakt, to znajomi mu mówili: jeju, gdzie ty tam jedziesz? Przecież tam nic nie ma, coś ci się stanie, napadną cię, zabiją cię i w ogóle same okropności, okropieństwa. I nie wiadomo co. I on na początku też był taki trochę sceptyczny, ale też tak nie do końca, ponieważ on również ma rodzinę, nazwijmy to, na południu Europy. I przyjechał do tej Polski i zobaczył, że jest fantastycznie, że wszystko jest super, ludzie są super. Powiedział, że dziewczyny są w ogóle fantastyczne, że są miłe, że są piękne, że jedzenie jest przepyszne, że mieszkania są bardzo ładne, jedzenie jest w ogóle bardzo tanie, ale bardzo dobre i w ogóle Polska jako kraj jest bardzo ładna i oczywiście jest wszystko, co jest potrzebne i jest ogólnie fantastycznie i bardzo chętnie wraca właśnie do Polski i znajomi za każdym razem mu mówią: ale co ty widzisz w tej Polsce? Dlaczego ty tam wracasz cały czas? A jemu się w Polsce po prostu podoba. I jeśli ktoś już przyjeżdża do Polski, jakiś obcokrajowiec, to raczej mu się w Polsce podoba, często tak, że zaczyna przyjeżdżać bardzo często, albo nawet zostaje w Polsce w końcu. I jeśli bywacie na przykład nad morzem, to wiecie, że w takich miastach jak Kołobrzeg albo Szczecin, o, ale Szczecin już nie jest miejscowością nadmorską, Szczecin jest daleko od morza, ale w Szczecinie również jest też bardzo dużo Niemców. Oni po prostu przyjeżdżają, bo chcą sobie pozwiedzać, chcą sobie spędzić urlop w Polsce, bo im się w Polsce podoba i przeważnie jak już przyjadą raz, to już później przyjeżdżają co roku albo nawet kilka razy do roku, bo uważają, że jest bardzo, bardzo fajnie. Natomiast słyszałam wiele razy od właśnie tych ludzi, nie tylko Niemców, ale również Włochów na przykład i innych, że kiedy oni mówią swoim znajomym, że chcą jechać na urlop do Polski, to wszyscy mówią: jejku, gdzie ty tam, do jakiejś Polski? A najgorsze w tym wszystkim jest to, że Polacy również tak mówią. Że mówią: po co będziesz jechał gdzieś na urlop do Polski? Przecież tam nic nie ma. I o tym z wami chciałam dzisiaj pokazać. Polacy niestety komuś dość często mówią, że po co masz jechać do Polski? Przecież tam tylko wszyscy wódkę piją, klną i w ogóle są wszyscy rasistami. Ale to jest przecież nieprawda, czy Polska polega na piciu wódki, klnięciu i byciu rasistą. No nie. Mamy w Polsce wiele fantastycznych rzeczy. I warto również mówić o naszym kraju w taki pozytywny sposób, kiedy rozmawiamy z obcokrajowcami. W taki sposób, żeby oni sobie myśleli: wow, to w tej Polsce jest fantastycznie. No bo kurczę, no w Polsce jest naprawdę fajnie. Więc ja wam powiem teraz o kilku rzeczach, które ja zawsze mówię obcokrajowcom, kiedy mnie pytają o Polskę. Po pierwsze, w Polsce jest bardzo dużo lasów. I to nie jest takie oczywiste. Dla nas to jest oczywiste, ponieważ je widzimy przez cały czas. Gdziekolwiek nie jedziemy, to mamy las. Po jednej stronie, po drugiej stronie, no dobrze, albo pole. Ale lasów i tak jest mnóstwo. Nie masz szans chyba gdzieś pojechać z jednego miasta do drugiego i nie zobaczyć lasu. Wystarczy wyjechać 10 minut za miasto i już jesteśmy w lesie.
I to jest dla innych ludzi niesamowite, ponieważ nie ma tyle lasów w innych krajach. Owszem, na przykład w Niemczech jest dużo lasów, ale jednak nie widzi się tego tak, kiedy gdzieś się tam przez Niemcy jedzie. I jeśli chodzi w ogóle o inne kraje, gdzieś na przykład Włochy, no to tam też jednak jadąc nie widzi się tak tych lasów. Jednak krajobraz jest zupełnie inny. Przynajmniej na północy Włoch, na południu nie byłam, więc nie wiem. I kiedy obcokrajowcy przyjeżdżają też do Polski i zaczynają jechać przez Polskę, to jest chyba pierwsza rzecz, która im się rzuca w oczy, że jest tyle lasów. I oni tego nie znają ze swojego kraju. Dla nich to jest fajne, dla nich to jest coś nowego. I to jest taka charakterystyka naszego kraju. I to jest super. Także dla nas to jest zupełnie oczywiste, a dla innych ludzi w ogóle nie jest to oczywiste. Także mamy piękny las. Ja kiedyś miałam takiego ucznia z Indii, z Mumbai. I kiedyś, akurat wtedy, kiedy z nim miałam lekcję, mieszkałam przez krótki czas niedaleko Szczecina. I pojechałam sobie w weekend do lasu, tego koło Gryfina, tego, gdzie są takie zakrzywione sosny, na pewno wiecie, o co chodzi. I później mu takie zdjęcie wysłałam, żeby mu pokazać te zakrzywione sosny, bo o czymś tam wcześniej rozmawialiśmy. I on powiedział, wow, ale sobie zrobiłaś długą wycieczkę w weekend. I ja mówię, no nie, przecież to jak to, przecież to rzut kamieniem. A on powiedział, ale jak to, przecież lasy są daleko. I ja mówię, no nie, pierwszy lepszy las mam 10 minut drogi od domu na piechotę. Więc nie, lasy nie są daleko. Dla niego to było bardzo zaskakujące, bo w Mumbai, żeby do jakiegoś lasu w ogóle dojść, to trzeba jechać, no i trochę to jednak trwa i nie jest to takie proste. Więc to nie jest oczywiste, że mamy wszędzie dookoła lasy i możemy się tym chwalić. Druga rzecz, o której ja zawsze wszystkim mówię o Polsce, to jest to, że mamy fantastyczne jedzenie. Mamy przepyszne jedzenie, szczególnie to w górach, to na południu Polski. Ja uwielbiam tam to góralskie jedzenie, po prostu mogłabym jeść zawsze. To jest takie pyszne. No, może konkurować z kuchnią włoską. Ale wiecie, taką włoską, w sensie naprawdę włoską, a nie tylko pasta pizza, bo to nie tylko na tym kuchnia włoska polega. A kuchnia włoska jest przepyszna. I to tutaj już bym nie mogła zdecydować, kurczę, włoska czy ta góralska. Mamy fantastyczną kuchnię w Polsce. I warto się tym chwalić, bo jedzenie jest naprawdę bardzo dobre. I mamy również w Polsce, z tego co pamiętam, chyba kilkaset gatunków jabłek. To jest niesamowite. O, coś mi tu lata. Bo ludzie z Anglii znają naprawdę tylko kilka gatunków jabłek. Takie najbardziej popularne tam we wszystkich marketach dostępne, typu Granny Smith albo Red Delicious i tego typu rzeczy. I szczególnie w Anglii chyba jest dosyć mało gatunków jabłek i dla nich to jest niesamowite, że jak to u nas jest kilkaset. Na przykład Peru jest znane z tego, że jest tam bardzo dużo gatunków ziemniaków, a Polska jest królestwem jabłek i warto też o tym mówić. Kolejna rzecz to to, że w Polsce są bardzo ładne mieszkania. Ja właśnie mieszkałam przez krótki czas w okolicach Szczecina, to ja tam przyjechałam prosto z Niemiec i kiedy zaczęłam szukać tych mieszkań w Polsce, byłam tak zaskoczona, bo ja byłam przecież przyzwyczajona do tego niemieckiego standardu i ja nie wiedziałam, jak wyglądają mieszkania w Polsce. Ja myślałam, że takie mieszkania jak są w Niemczech, że to jest normalne, że tak wyglądają mieszkania. A tylko ktoś, kto sobie kupi mieszkanie i zrobi tak, jak mu się podoba, to taka osoba tylko może mieć ładne mieszkanie. Natomiast jeśli chodzi o wynajem, to myślałam, no, że wszystkie mieszkania są brzydkie. Bo w Niemczech wszystkie mieszkania są brzydkie. Stare, gdzieś tam, wiadomo, stare okna, tapeta położona 20 lat wcześniej, po prostu co chwilę zamalowywana. Stare kuchnie, no w ogóle, no brzydkie są mieszkania w Niemczech. I kiedy ja zaczęłam oglądać te mieszkania w Polsce, to ja byłam zaszokowana. Jak to? Tu w Polsce są takie piękne mieszkania. I właśnie ludzie, którzy zaczynają mieszkać w Polsce, którzy gdzieś tam wynajmują mieszkania, też mają to wrażenie, że wow, tak piękne mieszkania i w tak niskiej cenie, bo jednak ceny w Polsce różnią się od cen w Niemczech. Już teraz są coraz wyższe i ceny mieszkań w Polsce na wynajem też są coraz wyższe, ale jeszcze nie dorównują mimo wszystko tym niemieckim cenom. I jednak w Polsce na przykład za 500 euro można mieć 3-pokojowe mieszkanie, a to też na pewno nie w Warszawie, prawda? Ale generalnie można. I to może być bardzo piękne, nowe mieszkanie i wszystko perfekcyjne, nowiutkie i pachnące. Natomiast w Niemczech za 500 euro
takie mieszkanie, które by było nowiutkie i pachnące i gdzie by były naprawdę nowe, nowiuteńkie sprzęty, kosztowałoby bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo kosztują również mieszkania, które nie są nowiutkie. Dlatego tak, moim zdaniem mieszkania w Polsce to jest jeden wielki plus i doceniajcie to, że macie możliwość wynajmowania takich fajnych mieszkań i warto też innym ludziom o tym mówić, bo naprawdę dla ludzi gdzieś tam właśnie z Niemiec, Irlandii, Włoch czy jakiegoś innego kraju to nie jest oczywiste, bo tam mieszkania naprawdę nie są ładne. Kolejna rzecz, o której chętnie mówię, to jest polska przyroda i w ogóle te wszystkie piękne tereny i góry, i morze. I nasze góry są przepiękne, nasze morze no, również ma swoją taką wyjątkową atmosferę, mimo że jest zimne i często jest nad nim brzydka pogoda, to jednak trzeba przyznać, że to morze jest piękne, jest w nim coś wyjątkowego, szczególnie zachody i wschody słońca, a przecież też nie jest tak na całym świecie, że słońce zawsze wschodzi i zachodzi nad morzem. To akurat nasze morze jest tak ustawione, że tak się dzieje i że mamy wtedy takie piękne widoki, ale to też nie jest takie oczywiste. Więc przyroda polska jest bardzo piękna, mamy bardzo piękne tereny, mamy tyle gór, mamy Mazury, naprawdę fantastyczne rzeczy, już nie mówiąc o tych lasach, o których wspominałam wcześniej, także warto o tym mówić. Jeśli ktoś chce przyjechać do Polski, coś zobaczyć, no to przecież jest co zobaczyć, bo jest naprawdę pięknie. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że mamy bardzo dużo zamków. I ja wiem, że dla Was to jest nic takiego, że jak to? Przecież to normalne, że gdzieś tam jakieś ruiny stoją i tak dalej. No tak, dla nas to jest normalne, ale dla ludzi, którzy takiej historii długiej nie mają, ponieważ mieszkają na ziemiach, które były odkryte później, typu na przykład Ameryka, czy nawet, czy tym bardziej Australia, to są, no to są takie kraje, na których terenach nie ma zamków, bo tam nigdy tej historii nie było wcześniej. Więc jeśli oni widzą zamek, to zachwycają się. I dla nich to jest niesamowite. Ja pamiętam, jak ja wyjeżdżałam do Irlandii, to właśnie też ludzie nie z Europy mówili mi, że a wow, ale fajnie, tam jest ponoć tyle zamków, więc będziesz miała co oglądać i w ogóle. A ja byłam taka zaskoczona, kurczę, ale co z tego? W Niemczech też jest dużo zamków. No i w Polsce jest dużo zamków. Więc jeśli rozmawiacie z kimś właśnie z takich ziem nowszych, no to warto o tych zamkach jednak wspomnieć, bo w Polsce jest bardzo dużo pięknych zamków i nie tylko zamków, ale mamy również przecież bardzo dużo dworków. Ja szczególnie lubię różne takie dworki. One są takie śliczne, piękne, takie słodkie i chciałabym mieć kiedyś taki dworek na własność. Pewnie nigdy nie będę miała, ale pomarzyć zawsze można. I to jest coś takiego, czego raczej nie ma w innych krajach w takiej formie, w jakiej jest to w Polsce. No i kolejna sprawa to ludzie. To nie jest prawda, że w Polsce są tylko rasiści. Ludzie są mili przeważnie dla obcokrajowców i nie przeklinają przez cały czas. I jeśli ktoś mówi za granicą o swoim kraju w taki sposób, że ludzie tam tylko piją wódkę i przeklinają, to ja nie wiem tak naprawdę, co o tym myśleć. Czy taka osoba sama tylko to robi? Czy tylko ma jakąś taką błędną wizję swojego własnego kraju? No bo to przecież nie jest prawda. I dlatego warto jednak mówić, że Polacy są fajni, że fajnie jest z Polakami pogadać, że mamy w ogóle bardzo ładny język, bardzo bogaty, bardzo trudny, w którym jest wiele fantastycznych wyrazów, które można też obcokrajowcom powiedzieć i jakie to wyrazy będą dla nich na przykład śmieszne, zabawne, ale pokażą taką pozytywną stronę naszego języka, a niekoniecznie informować ich od razu o tych wyrazach najgorszych, jakie mamy w naszym języku. Także to jest tych sześć rzeczy, o których ja zawsze mówię, kiedy rozmawiam z obcokrajowcami o Polsce i wtedy zachęcam ich właśnie do pojechania do Polski. Bo warto, naprawdę warto i warto jest mówić dobrze o swoim kraju. Dobra, trzymajcie się, uczcie się jak zwykle, pamiętajcie, że umiecie więcej niż wam się wydaje. No i do zobaczenia niedługo, pa pa!